ja już witam naszego kolejnego gościa, pani Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Dzień dobry, pani Marto, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy była pani na proteście ulicznym? Brała pani w nim... O, właśnie nam się pani Marta zawiesiła. O, jest już pani Marta. Przepraszam bardzo, przepraszam sekundę, bo oczywiście dzwoni mi coś, więc muszę tylko zablokować możliwość pochodzenia. Takie czasy. Proszę zablokować wszystkich poza nami. Tak jest. Tak właśnie robię. I proszę powiedzieć w międzyczasie, proszę spokojnie blokować, a odpowiedzieć na pytanie, czy była pani na proteście ulicznym. I zawiesiła nam się pani Marta znowu. Takie właśnie, w takich właśnie czasach żyjemy, że właśnie gonią nas te wszystkie błędy technologiczne. Pani Marto, słyszymy się teraz? Tak, słyszymy się bardzo super. Dobrze. O, świetnie. To proszę, jeszcze raz zadam pytanie. Proszę powiedzieć, czy była pani na proteście ulicznym w sprawie tego projektu ustawy antyaborcyjnej? Byłam na zakupach, byłam i byłam, przejechałam się samochodem za ważną potrzebą. Okej, rozumiem. Ale i zupełnym przypadkiem przejechała pani razem z dużą grupą pań, ale nie tylko pań, bo tam też panowie również brali udział w tym proteście. No, to, że ludzie jeżdżą samochodami, to jest normalne, zwłaszcza, że nie mamy żadnego stanu nadzwyczajnego, który by mógł ograniczać poruszanie się ludzi, prawda? Więc to, że PiS straszy ludzi tym, że będzie im zajmował konta bankowe na podstawie przepisów, które nie obowiązują, bo nie mamy stanu nadzwyczajnego, no to jest po prostu groźba. No ale to, że będzie PiS, że władza PiS-owska będzie robiła skoki na konta bankowe ludzi, którzy wychodzą z domu, właśnie idą na zakupy albo gdzieś jadą samochodem, no to jest to samo, co PiS robi, nie wiem, okradając kontenery PCK, czy finansując Polską Fundację Narodową. To są działania nielegalne i tyle. Czy pani myśli, że istnieje szansa realna, żeby Sejm zaostrzył ustawę o prawie do przerywania ciąży? Czy realnie może się to zdarzyć? Czy to może wejść w życie? Może się to zdarzyć. Może się też zdarzyć inna rzecz. Może się zdarzyć tak, że któraś z dzisiejszych ustaw trafi do zamrażarki, a jakaś przejdzie. Więc jakby PiS nie wiedział, że my też bardzo mocno się przyglądamy temu, co się dzieje w sprawie ustawy o dopuszczaniu dzieci do polowań, czy w sprawie ustawy o edukacji seksualnej, no to rozwiewam wątpliwości. Z taką samą naszą reakcją spotkają się próby uchwalenia też tych innych przepisów. Natomiast w naszym przypadku może być tak, że ten projekt trafi do komisji i tam utknie, to znaczy w przypadku aborcji tak samo prawdopodobnie stanie się z edukacją seksualną, ale tego nie wiemy na pewno. Dlatego musimy się organizować na tyle, żeby załatwiać sprawy życiowe, a jednocześnie korzystać z naszej wolności słowa, bo to, że jest stan epidemii, nie ogranicza nas w korzystaniu z wolności słowa, czyli nie ma takiego przepisu, który by zabraniał stania w kolejce z plakatem. Jeżeli orły prawnicze z PiS-u się nad tym zastanawiają, to od razu mi wyjaśniam. To my prawda. Jesteśmy przygotowani na to, co się będzie działo, i mamy przede wszystkim lepszych prawników niż oni. I 4 lata doświadczenia w nieprzyjmowaniu bzdurnych mandatów. Ja mam mnóstwo spraw o niszczenie środowiska przez używanie megafonu, o umieszczanie reklamy bez zgody zarządcy za plakat na bramie biskupa. Więc proszę mi wierzyć, że jeżeli chodzi o tego rodzaju absurdy, to jesteśmy przygotowani. Oczywiście, że teraz jest gorzej, bo teraz jest już wojsko i policja i absolutnie bezprawna ścieżka sanepidowska, ale nadal uważam, że przede wszystkim nas jest więcej. A propos tego, pani mówi, że nas jest więcej. Pani Godek zebrała, z tego co pamiętam, może się mylę, ale wydaje mi się, że około 800 tysięcy podpisów pod tym obywatelskim projektem ustawy zaostrzającej prawo do przerywania ciąży. Czy myśli pani, że byłoby możliwe zebranie 800 tysięcy podpisów? Ale pani Godek nie zebrała tych podpisów. Te podpisy zebrał Kościół katolicki. W Polsce jest kilkadziesiąt tysięcy kościołów, więc to nie jest taki super wynik, bo to oznacza, że to jest 40 podpisów w jednym kościele. To wcale nie jest szał. To były listy wyłożone w kościołach. Czy w Sejmie powinien się pojawić obywatelski projekt ustawy liberalizującej to prawo do przerywania ciąży? Czy na przykład Strajk Kobiet powinien zbierać podpisy pod takim projektem? Nie będziemy zbierać podpisów pod takim projektem. Jest reprezentacja, jest mnóstwo świetnych kobiet,
szefową zespołu parlamentarnego do spraw praw reprodukcyjnych jest Katarzyna Kotula. To jest posłanka zachodniopomorskiego, która się wywodzi ze strajku kobiet i która była liderką strajku kobiet przez kilka lat. Więc nie musimy tej straszliwej już teraz roboty wykonywać, tym bardziej, że jej główny cel został już osiągnięty. W Polsce 69% ludzi jest za legalizacją aborcji, 69%, a wśród wyborców PiS-u 40% jest za legalizacją. Więc to jest tylko kwestia tego, żeby politycy dojrzeli do tego. No i też niektórzy dziennikarze, żeby przestali mówić o rozwiązaniu, o obecnym zakazie jako o kompromisie, skoro 70% ludzi jest za legalną aborcją w tym momencie. Więc tak, ten projekt się powinien pojawić, natomiast praca edukacyjna, która wiąże się ze zbieraniem podpisów, bo tak naprawdę o to głównie chodzi w takich sytuacjach jak nasze, została już wykonana. Ona już jest. I to jest coś, czego nie można nam odebrać. To się nie zmieni zresztą, bo za każdym razem, kiedy musimy się organizować przeciw zakazowi, to jest taki paradoks, to liczba zwolenników legalizacji rośnie. Ja napisałam o tym kiedyś tekst, że legalną aborcję w Polsce będziemy zawdzięczać PiS-owi właśnie, bo to jest absolutnie sprzężone. Czyli walczymy z zaostrzeniem, ale jednocześnie te punkty, czyli taki zdrowy ludzki rozsądek idzie w kierunku legalizacji, bo wszyscy wiemy, ile to kosztuje, wszyscy wiemy, jak to się załatwia i każdy zna kogoś, kto zna kogoś, kto miał zabieg. I to jest podział wyłącznie finansowy, czyli albo kogoś stać na aborcję bezproblemowo, nie musi nigdzie jechać. No, mieszka w dużym mieście, jest zamożny, zna lekarzy, wie, do kogo zadzwonić, albo to jest ta sfera pożyczania pieniędzy po rodzinie, u lichwiarzy i jechania brudnym busem na Słowację. To jest ta linia podziału. To nie jest linia światopoglądowa. To jest kwestia tego, ile się ma pieniędzy, za które trzeba sobie kupić to prawo i jak bardzo to jest uszczerbek finansowy i jak bardzo to jest trudne. Więc jeżeli teraz te przepisy wejdą, to też nie jest tak, że nie będzie aborcji. Ta aborcja będzie droższa, będzie dużo mniej bezpieczna i będzie też mniej dostępna. Czyli może być tak, że wrócimy do tych potwornych metod jak wieszak, domestos i różne inne sposoby. Na szczęście jest aborcja farmakologiczna, za którą nasze państwo nie nadąża i ona jest dostępna nawet teraz w okresie pandemii. Jest sieć Aborcja Bez Granic, która pomaga kobietom chcącym przerwać niechcianą ciążę. To wszystko się dzieje i będzie się dalej działo. 150 tysięcy kobiet rocznie w Polsce przerywa niechcianą ciążę. To jest tylko kwestia hipokryzji. Tym bardziej, że chcą zakazać edukacji seksualnej i to jest po prostu... To prawda, ten projekt też dzisiaj będzie w Sejmie, tak. Jeszcze na koniec... Ja tylko dodam, bo to jest bardzo niebezpieczny projekt, dlatego że tam jest zaszyta taki wątek bardzo mocny rosyjski, że tak powiem, dlatego że w Rosji są przepisy, które mówią o tym, że nie można promować homoseksualizmu wśród młodzieży i bardzo podobny przepis znajduje się w tej ustawie o zakazie edukacji seksualnej. Czyli mamy taką sytuację, że młoda osoba LGBT, jeżeli zapytałaby nauczyciela, czy to jest okej, być gejem czy lesbijką i nauczyciel powie, że tak, to nauczyciel się naraża na odpowiedzialność za promowanie nietypowych zachowań seksualnych. I to jest ten dokładnie model rosyjski. A przypominam, że 70% młodych osób LGBT ma myśli samobójcze, a połowa ma objawy depresji. Więc to jest bardzo niebezpieczna ustawa, jeżeli chodzi o to, co dzisiaj będzie się działo. I to trzeba to powiedzieć, bo wszyscy skupiamy się na aborcji. No to też jest nasza zasługa, wina, nie wiem. Ale ta edukacja seksualna jest naprawdę równie ważna. Nie wiem, czy nie ważniejsza w tym momencie. To jeszcze na koniec chciałem panią dopytać, bo wspomniała pani w pewnym momencie, chciałem się tylko zrozumieć, czy dobrze zrozumiałem to, co pani powiedziała, że w Sejmie pojawi się projekt, tylko poselski projekt ustawy liberalizującej przepisy aborcyjne? No już jest projekt przygotowany przez Lewicę. Możliwe, że będzie wspólnie przygotowywany. Wiem, że w kontakcie są posłanki, które startowały z różnych list, ale wszystkie podpisały deklarację kobiety kobietom. To jest taka deklaracja, którą myśmy przygotowały i którą podpisywały panie startujące do Sejmu, Ogólnopolski Strajk Kobiet. I sygnatariuszki tej deklaracji pracują razem w zespole parlamentarnym i pracują razem w ogóle, bo po prostu się znają i to jest dla nich wszystkich ważny temat i to mnie bardzo cieszy, bo to jest ponad podziałami. To jest trochę tak, jak w Argentynie było. Argentyna 9. raz walczą Argentynki o prawo do legalnej aborcji i tam również to się odbywało ponad podziałami, czyli jedną po drugiej, jednego po drugim deputowanego przekonywali ludzie z różnych ugrupowań właśnie po to, żeby w każdym ugrupowaniu znaleźć osoby popierające projekt, bo to tak będzie musiało wyglądać. Mamy wybory, znaczy nie mamy wyborów, tylko mamy ten dziwny spektakl, który się odbędzie, jeżeli się odbędzie, ale trzeba pamiętać o tym, że kadencje się zazębiają, cokolwiek by się wydarzyło, czyli następna większość sejmowa może być absolutnie
będzie tam absolutnie, może być potencjał do tego, żeby zalegalizować aborcję, no bo skoro 70% ludzi jest za tym, no to być może następny Sejm będzie słuchać obywateli i obywatelek, a nie episkopatu. Super by było. Ja jeszcze tylko dodam, że dzisiaj wiem, że ludzie się wybierają na zakupy właśnie w sprawie tego, co się dzisiaj dzieje w Ruce, więc jeżeli będziecie dzisiaj stać w jakichś kolejkach, to znajdźcie wydarzenie Kolejka po Wolność i tam się pochwalcie, jak spędzacie dzień, może w kolejce właśnie. Pani Marto, bardzo dziękuję za wizytę dzisiaj u nas. Pani Marta Lempart, Ogólnopolski Strajk Kobiet, była z nami. Dziękuję bardzo pani. I dziękuję też chciałem podkreślić, że w sytuacji epidemii walka o wolność słowa jest jeszcze ważniejsza. Ona jest ważna na co dzień, a w takich sytuacjach wyjątkowych jak teraz jest jeszcze ważniejsza niż zwykle. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję za rozmowę bardzo.